Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 7 grudnia. Dzisiaj w liturgii Kościoła płodzimy wspomnienie świętego Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o zagubionej owcy, że pasterz jest skłonny zostawić 99 owiec i szukać tej jednej zagubionej. Jezus chce powiedzieć przez to, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg szuka tych wszystkich, którzy zaginęli. I bardzo pięknie z tą Ewangelią koresponduje dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, które rozpoczyna taki cykl Księgi Pocieszenia. Kiedy Izraelici zbłądzili, kiedy odeszli od wierności Panu Bogu, kiedy w sposób przymusowy znaleźli się w Babilonie, kiedy musieli znosić upokorzenia, służyć narodowi, którego nie znali, kiedy musieli zostawić swoją świątynię i swoje miejsce upragnione, kiedy łzy ich stają się chlebem powszednim, wtedy Pan przychodzi ze swoją dobrą nowiną. Ten czas udręczenia, służby już się skończył. Teraz jest nowy etap w historii Izraela. Pan przychodzi i ten Boży głos wzywa, aby przygotować drogę dla Pana na pustyni. Czy wyobrażacie sobie drogę na pustyni, kiedy wszędzie jest piasek? Kiedy tylko próbujesz przygotować jakąś drogę, jakąś ścieżkę, ona natychmiast zostaje zasypana. Wydaje się, że to taka syzyfowa praca. A jednak Pan Bóg chce, abyśmy nie stali bezczynnie, byśmy coś robili, by te nasze wysiłki, które wydają się prawie niczym, kiedy Pan przychodzi, żeby Pan Bóg pobłogosławił. A więc, kochani, Adwent jest takim czasem oczekiwania, ale nie biernego, kiedy tylko czekamy, aż cokolwiek zmieni się w naszej przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej. Kiedy Pan przychodzi, chce, żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy oddali Mu swoje serce, swoje wysiłki. I w tej Księdze Izajasza Pan Bóg chce, aby pocieszać lud. Czy zdarzyło Wam się kiedyś próbować pocieszyć kogoś? Może Wam się udało, gratuluję. Ale są takie sytuacje, w których naprawdę próbujemy pocieszyć kogoś, znaleźć jakieś mądre słowa i wydaje się, że wszystkie słowa są głupie, są niewystarczające. Kiedy nasze słowa są bezsilne, Pan Bóg przychodzi i Jego Słowo ma w sobie moc. Przyjmij to Słowo do swojego życia, jako Słowo pocieszenia. Jeśli w tym momencie przeżywasz jakieś bardzo trudne chwile, być może cały świat ci się zawalił, być może masz doła, focha, cokolwiek innego, być może stoisz przed wielką górą i czujesz się taki malutki, a ta góra jest taka przytłaczająca. Stań w mocy Ducha Świętego. Pan przychodzi ci z pomocą. Pan mówi, ta sytuacja ulegnie zmianie. Pan Bóg przychodzi ze swoją mocą, aby cię przekonać, że nie będzie tak, że zawsze już taka sytuacja będzie, nic się nie zmieni. Pan Bóg przychodzi ze swoją zmianą. Otwórz swoje serce na coś nowego. Być może ten Adwent jest zupełnie inny od tego Adwentu, który był rok temu czy kilka lat temu. Być może w tym Adwencie Pan Bóg chce cię naprawdę spotkać i odnowić, odświeżyć. I od tego spotkania z Panem Bogiem nic już nie będzie takie samo. Być może ta góra, która jest przed Tobą, to jest Twój nauk, Twój grzech. I myślisz sobie, już tyle razy próbowałem, że kolejny raz już nawet nie mam ochoty, nie mam siły i nie mam wiary w to, że może cokolwiek zmienić się. Nie mów Twojemu Bogu, że masz wielki problem. Powiedz Twojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. I Pan Bóg Cię bardzo kocha i nie da zrobić Ci krzywdy. Uwierz mi. Niech te słowa pocieszenia dotrą dzisiaj do Twojego serca. I zanieś tę pociechę człowiekowi, którego spotkasz na drodze swojego życia właśnie dzisiaj. Być może dzisiaj spotkasz człowieka, który będzie załamany, któremu będzie bardzo ciężko. Być może sam nie jesteś w lepszej sytuacji, ale pociesz kogoś. Zanieś jakiś uśmiech, jakąś dobrą informację. Zrób komuś kawę. Spraw, że ktoś uśmiechnie się dzisiaj. Niech ten dzisiejszy dzień nie będzie zmarnowany. Pan Bóg posyła Ciebie ze swoim darem pocieszenia. Przyjmij teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.